Jest z nami ksiądz profesor Jan Perszon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże profesorze, kolejny raz spotykamy się w tych naszych rozważaniach o wierze na temat wiary. Przypomnę, że analizujemy nauczanie Benedykta XVI, Józefa Ratzingera. Dzisiaj pytanie, które zostało już zapowiedziane, czy wiarę uzasadnia się na wiarę? Mówiliśmy ostatnio... O tym, że wiara bardzo ściśle związana jest z wiedzą, że ta wiedza, rozwój wiedzy, to, że wiemy więcej, służy rozwojowi wiary, ale czy samą wiarę właśnie uzasadniamy wiedzą czy wiarą? Żeby akt wiary był ludzki, musi być rozumny. Żeby był rozumny, trzeba ten rozum przekonać pewnymi argumentami. Stąd w, na, Jezus nauczał. Właściwie te trzy lata publicznej działalności pana Jezusa, to jest nauczanie. Co to znaczy nauczać? To znaczy mówić ludziom, którzy wiedzą, że Bóg jest, którzy wierzą Bogu, bo tak, tacy, takimi byli Izraelici, ci, którzy się gromadzili. Którzy słuchali, którzy potem zapamiętywali, którzy Go odrzucili Jezusa jako Mesjasza i, 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 i Zbawiciela, lub przyjęli, decyzja była e, ich dziełem, można by powiedzieć. Ich suwerennym aktem wewnętrznym, a nie e, wszyscy wierzą, wszyscy klaszczą, wszyscy jedzą smaczny chlebek który Pan Jezus rozmnożył, hura, niech żyje, to na pewno jest Mesjasz. Zauważmy, że, że przez te trzy lata publicznej działalności Jezusa, Pana Jezusa Chrystusa, my mamy do czynienia z procesem nauczania, ze znakami, cudami, które potwierdzają Jego naukę, ze straszliwą męką, katastrofą można powiedzieć, bo gdyby to był zwykły prorok, który został nieludzko zamordowany na krzyżu, to można by mówić o totalnej klęsce wszystkiego, co, co on mówił, wszystkiego, co zapowiadał, wszystkiego, co obiecywał. Skończył fatalnie, skończył marnie. Tymczasem z martwych wstał i ci sami, którzy uciekli, którzy zwątpili, którzy. Którzy porzucili go w, w godzinie męki śmierci, ci sami po zmartwychwstaniu, spotykając go niechcący, bo mówiliśmy tutaj o tym w audycji rok, dwa lata temu, że te zjawienia się, te Chrystofanie zmartwychwstałego, wprawiały ich apostołów w przerażenie. Ale odpowiadając na to pytanie, trzeba powiedzieć najpierw o tym, że, że wia, człowiek musi wiedzieć i że weryfikacja intelektualna dokonuje się zwykle w życiu człowieka bardzo te, 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 to podbudowa wiedzy prowadzącej do osobistego aktu wiary e, i przyjęcia Bożego objawienia moją decyzją, że to jest pewien proces, Rzadko się zdarza, że on jest gwałtowny. Skoro podbudowa, to rozumiem, że wiedza jest najpierw. Tak, ale ona jest połączona w naszym życiu ze świadectwem naszych najbliższych. Ktoś może nawet porzucić Kościół i porzucić wiarę żywą, przestać się modlić zupełnie. My mamy w Polsce około. 70-80% młodzieży, która się nie modli albo nie modli się wcale, albo bardzo okazyjnie, czyli nie ma żywej, angażującej relacji, nie, nie trzyma kontaktu SMS-owego z Panem Jezusem z i Ukrzyżowanym. Po prostu im do niczego nie jest potrzebny. E, stety, niestety. Ale ci, którzy mają Środowisko żywej wiary, w rodzinie na przykład. Zachowują status religijnych. Tak, i patrzą, jakby, i potem, nawet kiedy się porzuci wiarę, odejdzie się zupełnie, że tak powiem, z kościoła. Nie da się zupełnie odejść, bo chrzest, bo, bo Eucharystia, uroczysta komunia, bo coś tam zostaje. Zostaje na przykład wspomnienie ojca, który klęczy i się modli w domu. I świadomość, że on miał z tym Panem Jezusem kontakt żywy, a ja nie mam. I sądzę, że nieraz nawet tego typu wspomnienie pomaga komuś odnaleźć drogę, powrócić albo przynajmniej szczerze tęsknić za. Tym Panem Jezusem, którego widocznie znał, kochał i któremu klękał, któremu klękał na długą modlitwę rodzony tatuś. Jeśli tego doświadczenia nie ma, to jesteśmy ubożsi. Czasem jest tak znany nam pewnie wielu z nas, ksiądz Jan Kaczkowski, z którym miałem łaskę trzy lata w Pucku współpracować. On zawsze opowiadał o swojej rodzinie, że musiał się przebijać, jakby, jakby ze swoim Chrystusem, jakby w pojedynkę troszeczkę. Nie spotykał się, nie, nie miał takiego środowiska, które by go do wiary ciągnęło. Właśnie wszyscy dookoła się dziwili, że co temu Jankowi się stało. że że on do kościoła, że on do spowiedzi, że on z modlitwą, że teraz nagle idzie na księdza. No, wielkie zdumienie, bym powiedział zaskoczenie, jak coś się niezwykłego stało. Rzadko są takie sytuacje, ale są. I ja słuchając jego opowiadań o, o tym, jak on w, w tej młodości, gdzieś tam po omacku, ale jednak. Yy, za Chrystusem i to w sposób taki mocny, taki jednoznaczny, taki trochę dziki, a równocześnie potem bardzo pogłębiony i oczyszczony cierpieniem. i można powiedzieć cierpieniem, które, które przyjmował i które gdzieś go nie odrywało absolutnie od Pana Jezusa, ale przeciwnie do Jezusa Chrystusa upodabniał że to jest też takie świadectwo, że czasami dzieją się rzeczy e, niezgadzające się z logiką i niezwiązane z jakimś długim procesem, tylko nagłe. Nie bez Bożej łaski, ale człowiek może powiedzieć Bożemu natchnieniu, Boże, Bożej inspiracji, nawet Bożemu objawieniu może powiedzieć nie. I sądzę, że e, mogla, moż, mogla, można by było znaleźć osoby, które miały objawienia... Nie jakieś fałszywe, nie jakieś przywidzenia, nie z powodu y, zaburzeń psychicznych, ale realne objawienia jakichś świętych, czy Matki Bożej, czy, czy, czy Chrystusa. I odrzuciły te objawienia. Człowiek pozostaje wolny. To jest ciekawe, że ak w, akcie, y, w objawieniu się y, Bóg szanuje do końca ludzką wolność. A dowód dla mnie oczywisty to jest Judasz. No nikt nie miał. No, Książę, ksiądz nie miał. Ja też nie. Ja Pana Jezusa nigdy na oczy nie widziałem. Nie mogłem spojrzeć mu w oczy. Jeszcze nie miałem takiej sytuacji. Nie słyszałem jego głosu. Nie mogę go dotknąć. Nie mogę zobaczyć, jak idzie. Nie widzę Go, kiedy odprawiam się świętą. Nie widzę Jezusa i się nie zanosi. Judasz widział, Judasz był. Judasz słuchał, Judasz z nim jadł. Judasz widział cuda. Judasz został powołany po imieniu. Przez Kogo? Nie podesłany przez NKWD. Sam nie został. Jezus powołał tych, których sam chciał. Więc by upodobanie miał, w syn, syn Boży miał upodobanie także w Judaszu. I kiedy go powoływał, z miłości go powołał, miłość mu okazywał do końca. Jeszcze w chwili zdrady w Ogrójcu mówi przyjacielu. Pocałunkiem wydajesz syna człowieczego, przyjacielu. Żeby się jeszcze opamiętał, zreflektował. Nie ma żadnej presji. Jest do końca wolność. Możesz go zdradziecko pocałować, możesz go wydać na śmierć. Nie strzeli w ciebie piorunem. Panie Boże, ty widzisz, a nie grzmisz. <grym> Nieraz mówimy, kiedy spotyka nas jakaś krzywda, albo kiedy widzimy e, sługi szatana, które atakują Kościół Święty, albo kiedy widzimy człowieka Kościoła, który jest obciążony wielkimi, skandalicznymi przestępstwami. Panie Boże, ty widzisz, a nie grzmisz. Trochę ciszej to mówimy, kiedy, kiedy my sami jesteśmy godni. Potępienia, bośmy, bośmy narobili jakiegoś wielkiego zła. Ale zwracam uwagę, bo Benedyk XVI mówi o tym, że wiara, która zostaje nam dana jako objawienie Boże we wspólnocie kościoła, jest do końca, od początku do końca. Miło, miłującym darem miłującego Boga, miłosnym darem miłującego Boga, a ze strony człowieka zawsze odpowiedzią pełną wolności. I dlatego trzeba rodzicom czy dziadkom, którzy zamartwiają się, bo dzieci zeszły na złe drogi, bo chłopak y, bardzo bliski, ministrant, y, lektor, tam coś jeszcze, 20 lat skończył, poszedł na studia. I zerwał jakąkolwiek więź z Chrystusem i z Kościołem, i oni teraz płaczą, załamują ręce ci rodzice czy dziadkowie. Trzeba im powiedzieć: A co Pan Jezus miał zrobić z Judaszem? Umarli za Niego. Więc y, wolność, do końca wolność. To jest niesłychane, ale. Y, Wiara, mówi Ratzinger, będziemy jeszcze do tego wracali, mówi Ojciec Święty Benedykt, wiara zawsze zabezpiecza ludzką wolność. Z tym, że jej przyjmowanie, otwieranie się na perspektywę Bożego Objawienia i akt wiary, wierzę Tobie, wierzę w Ciebie, coś, wierzę w coś objawił Boże, twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś. Ty wierny, wszechmocny i miłosierny, to wyznanie, to zawierzenie, ten akt wiary, on, on jest poprzedzony wiarą Kościoła. Dla Benedykta XVI nie istnieje wiara prywatna. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo, robione na obraz i podobieństwo moje. Czyli dobieranie sobie, komponowanie sobie, wymyślanie sobie własnego chrześcijaństwa. To jest fałszywka, to jest herezja, to nie jest wiara. No a dlaczego właśnie Benedykt XVI mówi, że nie można samodzielnie iść drogą wiary, nie można kroczyć drogą wiary, no właśnie samodzielnie, po swojemu? Dlatego, że taka jest wola Boża, że Chrystus zakłada Kościół, że Boży Syn formuje wspólnotę, w której On będzie, w której będzie przekazywane Jego Słowo, Jego cuda i Jego miłość, miłość Boga w sakramentach Kościoła. On to przygotowuje. Jak się patrzy na ten proces, myśmy o tym mówili tutaj w audycji 3-4 lata temu, ja już nie pamiętam, czy trzy, czy cztery, kiedy mówiliśmy o tym, jak Chrystus. Przygotowuje swoją wspólnotę religijną. Jak tych dwunastu kształtuje, żeby byli jej e, zaczątkiem, jej źródłem. Jak potem mówi Cię na cały świat przy swoim w niebo wstąpieniu. Jak potem zsyła Ducha Świętego. Jak potem mówi do, do Szymona, Ty jesteś Piotro, poka na Tobie zbuduję mój kościół a bramy piekielne go nie przemogą, cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie. On mówi o boskiej władzy, która zostanie udzielona ludziom, czyli apostołom i ich następcom. Szymonowi, Piotrowi i jego następcom, biskupom Rzymu. Uprawnienia. Ja się wybieram do spowiedzi. Jako ksiądz. Ja się spowiadam. Mniej więcej co dwa tygodnie. Jak chce klęknąć przed Chrystusem, który przyoblek się w kapłana. Stary, łysy, spowiednik. Ale Chrystus w nim. To jest takie proste, że to niektórych gorszy, że to niektórych odrzuca. Wspólnota Kościoła. Ja w niej otrzymałem chrzest, ja w niej y, jako dziecię. Wzrastałem, ja nasiąkałem modlitwami, pieśniami, melodiami, kadzidłami, organami, homiliami, kazaniami, katechezami, paciorkami, majowymi. Tak, ale co to jest ta wspólnota Kościoła? Benedykt XVI mówi, że akt wiary jest zapośredniczony przez wspólnotę wiary. Chrystusowe ciało, którym jest Kościół, i ta wiara jest możliwa poznawczo i możliwa do utrzymania tylko w Kościele, czyli we wspólnocie Kościoła. Kiedy człowiek sobie kombinuje, stwarza własną wiarę i wybiera to, co mu się podoba, to to już nie jest wiara Kościoła, to już nie jest wiara zbawcza, to już nie jest wiara, która jest posłuszeństwem Bogu, który się. Objawia i powierzył wszystko swojemu kościołowi. Więc to nie jest tak, że X czy Y może sobie wziąć Ewangelię i stworzyć swój własny kościół, swoją własną wiarę, swoją własną drogę. To nie jest wiara, ponieważ elementem koniecznym do zbawienia jest kościół. Nie ma wiary bez Kościoła. Prawdziwego Chrystusa nie ma bez Kościoła. Nie mogę ościć się sam, nie mogę głosić sobie Ewangelii sam. Nie jestem w stanie w pełni zrozumieć Ewangelii bez wspólnoty Kościoła, która otrzymała tę Ewangelię i ją w duchu świętym objaśnia, interpretuje. To jest bardzo. Proste i bardzo skomplikowane. Bardzo proste, jeśli się patrzy, jak się kształtuje Kościół. Jak w dziejach apostolskich, jak w listach św. Pawła, my widzimy Maryję, apostołów zgromadzonych w wieczerniku. My widzimy cały krąg osób, które wyprzedzają Nowy Testament. Przed apostołami, przed Maryją, przed Zachariaszem, Elżbietą, Józefem. W nich dokonuje się to przejście. Jest Stary Testament, są prorocy, są patriarchowie. To wszystko jest wypełnione w tych osobach, które nas poprzedzają. Więc pierwszą wierzącą jest Maryja, matka Jezusa. Ona jest uosobieniem wiary. Ona okazuje wiarę aniołowi, który jej się objawia, czyli Bogu, który jej się objawia i oczekuje od niej odpowiedzi. Ona może mu powiedzieć: Nie. Ona mu mówi, tak, niech się stanie tak, jak mówisz. Ja tego chcę, ja Tobie ufam. Więc my mamy, można powiedzieć, w tej drodze wiary zawsze e, przewodników, ale to jest Kościół. Maria należy do Kościoła. Zachariasz i Elżbieta przez Jana należą, można powiedzieć, do wspólnoty wiary, do Kościoła. Apostołowie należą... Do kościoła. Oni są tym organizmem, w którym człowiek idzie drogą wiary za Chrystusem, w którym go odkrywa, w którym go słucha. Dlatego później powiedzą, powie, powie święty Ambroży, kiedy Kościół czci, to chrzci Chrystus, kiedy Kościół naucza, to naucza Chrystus, kiedy Kościół bierzmuje, to bierzmuje Chrystus. Kiedy Kościół upomina, to upomina Chrystus. O, to, to jest dla nas, ludzi zakorzenionych, zakochanych, tworzących świadomie Kościół, dla wszystkich ochrzczonych, to jest wezwanie, żeby tak patrzeć na wspólnotę Kościoła. Kościół to nigdy nie są jacyś oni, biskupi, czy księża, czy papieże. Kościół to, to są wszczepieni w Chrystusa, którzy. Wiarą odpowiadają na objawienie i czują, myślą, współdziałają, tworzą tę wspólnotę w sposób czynny. Dlatego jest pe pełnym, można powiedzieć, jest, to jest kryzys kościoła, który ma połowę czy większość swoich członków jako martwe dusze Gogola. To jest potworny kryzys dla kościoła. To jest skaza, to woła. O jakiś wstrząs, o jakiś ratunek. I byłoby pół biedy, gdyby część, tak można by powiedzieć, gdyby część tych, tych martwych dusz, tych ochrzczonych, wszczepionych, ale odłączonych swoim życiem od, od żywego Chrystusa, powiedziała: 'Odchodzę na Amen'. Wypiszcie mnie. Spotykamy wezwania internetowe do apostazji takiej otwartej. Nie widzę w tym nic złego. I w tej agresji do Chrystusa i do Kościoła nie widzę nic złego. Jeśli człowiek bardzo daleko odszedł i zaprzedał się złemu, to on w naturalny sposób nie lubi wszystkiego, co mu przypomina Chrystusa, przypomina mu jego powołanie, przypomina mu jego niesłychaną godność i wielkość i piękno. W Chrystusie, bo naprawdę Chrystus jest prawdą, a nie Budda, a nie Konfucjusz, a nie swoje jakieś własne konstruowane pomysły na pseudoreligię i pseudoduchowość. Nie, nie, nie. Ale to oczywiście nie jest nic złego, że ktoś występuje z Kościoła. W tym sensie, że my pamiętamy o, o tym, że Bóg daje człowiekowi wolność. Także do niewiary, także do odrzucenia. I Kościół, jako wspólnota, może z tego powodu cierpieć. Bliscy mogą z tego powodu cierpieć, ale Kościół musi być gwarantem tej wolności, którą daje Bóg. I tu wybrzmiewa to, o czym mówimy w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym spotkaniu, że wiarę nie uzasadnia się na wiarę. Nie, że wiara jest przyjmowaniem. Świadectwa pokoleń, które nas wyprzedziły. Krótko mówiąc, my, będąc w roku 2020-2021, po narodzeniu Chrystusa, jesteśmy dziedzicami, spadkobiercami, użytkownikami tego wielkiego dziedzictwa wszystkich pokoleń w Chrystusowego Kościoła, w którym On żyje, ale w którym Jedna, druga, dziesiąta, setna generacja i my y, odkrywamy, my przejmujemy. My jesteśmy nie tylko dziedzicami. To nie jest martwe to jest żywe świadectwo Kościoła, który jest sztafetą, tak to nazwijmy, pokoleń ludzi wiary, zaczynając od, od Maryi, która mówi tak, i która słucha Jezusa, i potem, Uczestniczy w jego męce i zmartwychwstaniu, która jest pierwszą córą kościoła i Matką równocześnie kościoła jest we wspólnocie apostołów, chociaż nie należy do grona apostolskiego, więc my wszyscy czerpiemy z ich doświadczenia Boga objawiającego się, bo Maria jest świadkiem, ona nie jest tylko jakimś przedmiotem, którego Pan Bóg użył. Ona w sposób świadomy, dobrowolny, odpowiedziała wiarą na zwiastowanie. I w tym sensie możemy powiedzieć, że, że ta wiara nasza nie jest wiarą moją. W tym sensie, że jest zawsze zakorzeniona w tym ogromnym dziedzictwie, w tej całej wielkiej cudownej historii, której początków jest Boże objawienie, ale przyjęte przez kolejne pokolenia i przekazywane. I ja kiedy mówię do Maryi po Twoją obronę, to ja do niej mówię jako do matki mojej wiary, do założycielki tego kościoła, można powiedzieć do uosobienia tego kościoła, który ja próbuję współtworzyć w moich czasach. I tu wybrzmiewają też te słowa Benedykta XVI, który mówił, że nikt nie może bowiem wierzyć w pojedynkę. Księży profesorze, dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie, za ukazanie tego ważnego tematu, że wiary nie uzasadnia się na wiarę, ale na coś zupełnie innego i zupełnie więcej. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne spotkanie z nami w programie Mocnie w Wierze. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.